Nic, luz. Nad każdym krokiem pęki istnień. Wieje. Na scenę też namalują nam coś na tej scenie. Myślę, że to, że wyszli i że wzięli udział przez sekundkę w tym spontanicznym przedstawieniu, należą im się wielkie brawa. We'd like to ask one person from Teen Act to come down to Mr. Witaszczyk. One person. Really? Sorry. Roxana? Or anybody, we'd like to ask one person. He speaks in English. Cześć, witają Was Anka i Karolina. Witamy w ostatnim dniu festiwalu. Anka! Marek, to nie właśnie. Dziś po raz ostatni będziemy miały przyjemność zapowiadać dla Was z tej sceny. Czas biegnie nieubłaganie i nadeszła chwila pożegnania. Tegoroczny festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Baltic Satellite 98 za kilkadziesiąt minut przejdzie do historii jako kolejne niezapomniane dni w naszym życiu. Mamy nadzieję, że nasze następne spotkanie w Sejnach na przyszłorocznym festiwalu będzie co najmniej tak udane jak tegoroczne. Niech przeznaczenie skieruje Wasze ścieżki losu na kolejne święto teatrów, abyśmy mogli przeżyć cudowne chwile. Wszystko co dobre szybko się kończy. My już się z Wami żegnamy, a na scenę zapraszamy dyrektora festiwalu Marka Kellera. Niestety, tak jak to moja koleżanka powiedziała, wszystko co dobre szybko się kończy. Dzisiaj był ostatni, przed chwilą był ostatni spektakl, ostatnia rozmowa, ostatni uśmiech. I tak oto kończy się kolejne święto teatrów. Ten festiwal zapamiętam jako bardzo ciekawy, a to jak wy zapamiętacie, to już od was zależy. Mam nadzieję, że te dni spędzone razem na długo utkwią w waszej pamięci i że za rok znowu się spotkamy. A na scenę chciałbym zaprosić pana burmistrza miasta Sejny. Thank you.
panie burmistrzu. Dziękujemy panu za to, że pan zaufał nam, oddając na czas trwania festiwalu władzę nad miastem. I dziękujemy, że było możliwe zorganizowanie takiej imprezy. Pozwoli młody adept sztuki tralnej i myślę, że nie tylko dyrektor festiwalu od strony młodzieżowej, ale w przyszłości życzę, żeby był również dyrektorem prawdziwego teatru, bo myślę, że te wszystkie wspaniałe osoby, które są zaangażowane w to, że tutaj możemy razem świętować, nie mogą dzisiaj akurat wszystkie naraz wystąpić na scenie i dlatego też mogę tylko panu dyrektorowi podziękować za tą wspaniałą atmosferę. A już tak prywatnie to powiem, że pewnie by mi na dłużej te klucze oddał, bo rządziliście wspaniale, bo to było jedno wielkie święto radości, jedno wielkie wydarzenie i chciałoby się, aby w Sejnach jak najdłużej takie chwile trwały. Widocznie nam starszym nie zawsze tak się to udaje. Trzeba po prostu czerpać przykład od państwa. Także naprawdę pozwólcie, że wszystkim organizatorom w tej chwili poprzez tego młodego naszego pana dyrektora festiwalu podziękuję w imieniu władz samorządowych, oczywiście także swoim własnym. Dziękujemy panu burmistrzowi. I o zabranie głosu prosimy dyrektora festiwalu, pana Piotra Witaszczyka. Witam serdecznie, gorąco. Chciałem bardzo podziękować... Czekaj, Marku, nie, ja nie mogę się tak wypuścić ze sceny, tak wiesz. Dyrektor jesteś jeszcze, ja... Chciałem podziękować serdecznie, gorąco w imieniu swoim i starszyzny plemiennej, która robiła zacienie chodzące za wami, pilnowała, żebyście nie wpadali i gdyby były poślizgi, to myśmy w piasek sypali. I takich poślizgów staraliśmy, żeby było jak najmniej. Dziękuję i składam serdecznie gratulacje za to, żeście wytrwali, znosiliście czasami to, że zamiast jednego mieliście dwa cienie za sobą. Gratuluję i gratuluję w ten sposób wszystkim wam młodym, którzy zrobiliście ten festiwal i tak wspaniałą atmosferę, którą każdego dnia było czuć tutaj, gdzie ciarki nam chodziły na scenie, tam, kiedy spotykaliśmy prywatnie przy kawie, przy kawiarenkach, czy nad jeziorami, czy na spacerach, czy po prostu. Marek Keller, dyrektor festiwalu Baltic Satellite 98. Ciekawostka, proszę państwa, jeszcze powiem, że 7 lat trzeba było czekać na dyrektora. Ja wiem, że byli inni dyrektorzy, ale na mężczyznę dyrektora. To jest pierwszy dyrektor mężczyzna festiwalu Baltic Satellite. Dzięki, Marek, jeszcze raz podziękuj swoim ludziom, a ja podziękuję im jeszcze osobiście. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim moim kolegom oraz dorosłym za pomoc w organizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Artu. Jak to miło odzyskać władzę, aż się czuję po prostu na plecach. Proszę państwa, nim rozpoczniemy rozdawać nagrody, zaproszę człowieka, który tutaj wiele czynił, żebyście mieli zawsze wszystko na czas, na miejscu. Dariusz Tomczyk, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Nie ma go, uciekł. A miał być... Jest Darek. Proszę państwa. Proszę państwa. Proszę państwa. Chcielibyśmy wręczyć taką nieoficjalną nagrodę, nim zaprosimy oficjalne nasze tutaj władze i przedstawimy państwu gości naszych, ale na razie niech cierpią, bo na razie jeszcze to wy jesteście najważniejsi. I proszę państwa, chciałem wręczyć, ile odnajdę w tym wszystkim, Jezus Maria, ile to tego. Ktoś mi schował, ale ja to odnajdę momencik, to jest ten, to jest ten teatr, też ten widziałem. No szukam tego, który tak czarował nas tutaj cały czas.
Wiesz, gdzie on jest? Czy wy wiecie, o kim mówię? Nie wiecie? Wczoraj po od fanara wystąpił Aleksandr Tkacz i pokazał nam trochę iluzji. Dyplom, podziękowanie Aleksandrowi Tkaczowi za wzbogacenie festiwalu sztuką iluzji. Dziękuję serdecznie. Mieliśmy te teatry, ale takiego jeszcze nigdy, który by nas zaczarowywał. Proszę Państwa, a teraz do tych najważniejszych. Zapraszam na scenę jury tegorocznego festiwalu, jury profesjonalne. Pan Zygmunt Kęstowicz. Oraz pan Wojciech Straszyński. Podali sobie rękę, czyli musimy mieć niezły układ. Proszę Państwa, nim będzie protokół rozszyfrowany. Jeśli to oczywiście jest ten sam protokół, który widziałem w pokoju, ponieważ Wojtek też tu biegał, ktoś mógł podmienić, także wyniki się mogły zmienić. Szkoda, bo nie trzeba dyplomy przepisywać znowu. Proszę Państwa, nim nastąpi odczytanie protokołu, nim ja poproszę pana Zygmunta o podsumowanie i ciepłe słowa ze sceny, chciałbym wręczyć wszystkim teatrom w imieniu nas tutaj, organizatorów młodych i nas troszeczkę starszych i najstarszych, dyplomy za udział w naszym festiwalu. I powiem, bo już później nie będę mówił, że pamiętajcie jedno, to co myśmy mówili z instruktorami. Liczy się to, co tutaj zrobiliśmy. Zrobiliśmy wspaniałą atmosferę. Liczy się serdeczność. Liczy się ze 44 teatrów. Wiecie, ile was było tutaj. Liczy się to, że to nie były wyścigi, to się czuło. Liczą się przyjaźnie, które tutaj zawarliście. Brawo! I to jest wasza największa wygrana tutaj. A to wszystko to tylko pamiątki. Zapraszam na scenę reprezentantów, bo wasi szefowie chodzili, podejrzewam, wielokrotnie. Teatr Koty Skulpturas z Rygi Łotwa. Dyplom za udział w festiwalu. Ja będę czytał. Nasze jury będzie wręczało dyplomy. Koty Skulpturas już idzie. Dyplom Tatrowi od fanara równego. Ukraina za udział w festiwalu. Szczególnie dziękuję, ale oni jeszcze wejdą na scenę raz. Dziękuję za to, że oceniali wasze teatry naprawdę szczerze i uczciwie. Od fanara, dyplom Teatrowi Tańca Sejm za udział w festiwalu. Zapraszam. Kto z Teatru Tańca, proszę. Jest jakaś osoba? Widziałem filiczek. Jest, fajnie. Proszę, dyplom jeden od fanara. Muszę się spytać, od czego ta nazwa powstała. Czy oni się pobili? Proszę, od fanara. Dyplom Teatr Tańca Sejny. Na poddaszu Piotrków Trybunalski za udział festiwalu Balki Satelity Żadosiem. Piotrków. Za Piotrkowem Tatrowi Pinokio z Przemyśla. Chodź. Tam tutaj jeszcze lisiaczka. Proszę bardzo. Na poddaszu Tatrowi Pinokio z Przemyśla. Za udział festiwalu. Pinokio, zapraszam. Pinokio Przemysł. Tatrowi Alter Ego. Prezydentko. Za udział festiwalu. Alter Ego. Tatrowi EF Kilistyn. Bielska Białej za udział festiwalu. To był. Alter Ego, czekamy na Alter Ego. Gdzie jest? Ktoś no biegnie już dziewczyna. Pajosko? Nie bój się, nie pogryziecie, tutaj. Tatrowi EF Filistyn. Alter Ego. Dwie dziewczyny, proszę przejść dalej. EF. Aha, ty jesteś Alter Ego, a ty jesteś EF Filistyn, tak? Dobrze. To się pan Zygmunt dzisiaj nacałuje.
Wojtek, nadrabiasz, patrz, jak powiedziałem, to podapałeś. Teatrowi... Proszę Państwa, odebraliście mi 60 lat życia, zostało mi 17, dlatego tak się caluję. Teatrowi Świetliki z Białegostoku za udział w festiwalu. Białystok. Teatrowi Blikskis z Łotwy za udział w festiwalu. Zapraszam Świetliki i Blikskis. Świetliki, to są Świetliki, przypuszczam, tak? Blikskis. To z Blikskis, proszę, ten Blikskis. Świetliki idą? Idą, Świetliki! Chodźcie tutaj do nas. Maskotka czeka piękna. Idą Świetliki. Teatrowi Maska z Torunia za udział w festiwalu. Teatrowi Skene z Włocławka za udział w festiwalu. Maska, Toruń. Skene z Włocławka. Skene Włocławek. Teatrowi Tynek, akty z Rumunii za udział w festiwalu. Najdalej mieli. Tynek, Rumunia. Oraz teatr, grupa dramatyczna Maska z Kłajpedy, Litwa. Teatr rosyjski. Tu nie. To jest Tynek, Rumunia. Tu mamy Maskę. To jest tu, to jest tu. O tak. A, okej. Okay. Do dobrego. Jest. Okej, okay, thank you. No proszę, dziękujemy. Brawa za to, że chcieliście wziąć udział w tym festiwalu. Dziękujemy serdecznie. Scena nas do nas. Thank you very much. Thank you, of course. Uwaga, przystępujemy do rzeczy oficjalnej. Przekazuję. Najpierw mikrofon dla pana Zygmunta, aby mógł co nieco powiedzieć na temat festiwalu, tego co zauważył, zobaczył, jak nas tutaj w tym roku czuł. Otóż, moi kochani, ja jako aktor profesjonalny od wielu lat chcę wam najserdeczniej powinszować tej atmosfery, jaką wytworzyliście tutaj i tej cudownej punktualności, której trudno jest zauważyć na reszcie festiwalu w Polsce. A nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To jest wielkie, wielkie. Brawa, brawa, brawa. Kochani moi, ja... Tak byłem zaskoczony tą atmosferą, że chcę wam przypomnieć jedną historię z mojego życia sprzed 50 lat, no może trochę więcej, kiedy pierwszy raz wystąpiłem w Białymstoku, przyjechawszy z Wilna pierwszym repatriacyjnym pociągiem i graliśmy Moralność Pani Dulskiej. W Moralności Pani Dulskiej grałem oczywiście Zbyszka. I była taka scena ostatnia, kiedy z Julią Siewiczową, ja zdenerwowany, że nie pozwalają mi się ożenić z Hanką, mówię tak. Tak, ożenię się z panną fajną, z dobrego domu, z diablem, z czortem i uciekam ze sceny. Jest piąte przedstawienie i ja mówię tak. Tak, ożenię się z fajną fajną. I czuję, że coś nie bardzo. Z fajną fajną, fajną fajną. Fajną, fajną, 5 razy powtórzyłem, ja ani razu nie trafiłem, ucieknąłem. I to była straszna historia. No te wszystkie fajne, fajne tak mówią. Wiem, brawo. Kochani, dlaczego ja to mówię? Ponieważ byłem świadkiem na ostatnim przedstawieniu, pierwszym, właśnie tutaj pana, naszego dyrektora i śpiewała jedna z waszych koleżanek piosenkę. Playback grał muzykę, ona śpiewała i raptem playback przerwał i ona śpiewała dalej i drugi raz przerwał i ona śpiewała dalej.
I to było wspaniale. I to można nazwać profesjonalnym stosunkiem do tego festiwalu. Dziękuję wam bardzo za to. Wszystkiego dobrego życzę. Żeby słów, które rzekł pan Zygmunt, dotrzymać, dyplom Bacie Winiewicz. Miło mi, że z Teatru Tańca Sejn nagroda specjalna za profesjonalizm. Proszę państwa, teraz ten mag, czarodziej, obok mojej prawicy zacznie czynić czary. Mistrzu, pańskie marzenia wreszcie się ziszczą. Cokolwiek pan się przy tym natyrasz, lecz sam pan zagrasz burzę Szekspira. W roli efektów dźwiękowych, czyli będziesz pan huczał, dął, grzmiał i kwilił, albowiem mamy nowe wytyczne, inscenizacje dawać praktyczne, byle rentownie, byle niedrogo, poza tym własną można iść drogą. I właśnie, to nie ma profesjonalizmu, zapomniałem tekstu. Nie o tym. Na szczęście mam ściągawkę i z tej ściągawki pozwolą państwo, że skorzystam. Serce mi tak bije mocno w tej chwili, nie wiem, ze wzruszenia, z tęsknoty, z zazdrości, chyba nie, ale odczytam. Protokół z posiedzenia w dniu 13 czerwca 1998 roku jury profesjonalnego 7 Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Baltic Satellite 98. Jury w składzie Zygmunt Kęstowicz, Wojciech Straszyński, po obejrzeniu wszystkich spektakli konkursowych ustaliło, co następuje. Przyznać nagrody w kategorii teatrów dziecięcych za najlepszą rolę chłopieńcą Michałowi Krzyżanowskiemu z Teatru Maska z Torunia za Inspektora Psinę. Michał Krzyżanowski, żebyś miał dowód tego, czynimy mi wobec dyplom dla ciebie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Rośnie nam bracia aktorska w siłę. Za najlepszą rolę dziewczęcą Paulinie Rożko z Teatru Świetliki z Białegostoku. Lalka Mysz. Bardzo proszę. To jest ta dziewczynka, żeby skojarzyć, która śpiewała a cappella. Proszę dyplom dla ciebie. Siedząc na krzesełku, dokładnie gdzieś tutaj, w tym miejscu. Za scenografię i kostiumy Lili Gudel z Teatru Świetliki z Białegostoku. Brawo! Tutaj, tu mam, tu. Jest, wszystko jest. Święty Mikołaj zostawił. Za reżyserię dwie nagrody. Jarosławowi Cwynar i zespołowi z Teatru Maska z Torunia. Oraz Lili Gudel z Teatru Świetliki z Białegostoku.
wykrzeście trochę siły z siebie i tak brawnie szczęście tym wspaniałym ludziom. W kategorii teatrów młodzieżowych za najlepszą rolę żeńską Marinie Kameneckiej z teatru Kotris Kultura z Łotwy za rolę Mozarta. Maestro Mozart. Maestro Mozart. Brawa, brawa, brawa. Za najlepszą rolę męską Albertowi Simsenson z teatru Tin Act z Rumunii. Jeszcze... A moment. I'm sorry. Nauczyłem się angielskiego na tym festiwalu. Gratulacje, naprawdę był świetny. Jedna nagroda, która jest ujęta w protokole, już była wręczona, ale odczytam. Nagrodę specjalną za profesjonalizm Beacie Winiewicz z Teatru Tańca Sejm. Co uczyniliśmy, dajemy to dowodem, że w protokole jest to zawarte. Za scenografię i kostiumy Magdalenie i Piotrowi Wytaszczykom z Teatru Tańca Sejm oraz Tomaszowi Walczak z Teatru Alter Ego z Dresdenka. A gdzie jest Magda Witaszczyk? Gdzie jest Magda Witaszczyk? Nie ma Magdy? Nie ma Magdy. Wyjechała. Tomek Walczak, Teatr Alter Ego. Za scenografię i kostiumy. Za choreografię Magdalenie i Piotrowi Witaszczykom z Teatru Tańca w Sejnach. Dziękuję w imieniu swojej Magdy. Dziękuję bardzo. Za scenariusz Jelkinie Nadeździe za Maestro Mozart, Teatr Scottish Skulptura z Łotwa, z Rygi. Za reżyserię Galinie Siemionowej z grupy dramatycznej Maska z Litwy, Kłajpeda. Gratulujemy jeszcze raz. Ja dziękuję panu Zygmuntowi serdecznie za rozdanie tych pięknych nagród. Proszę państwa, a teraz zapraszam na scenę gości, którzy wspierali nas finansowo, dali nam tą możliwość i szansę, że w tym województwie te rzeczy możemy robić,
że chcecie do nas przyjeżdżać, ufundowali nagrody i teraz je wręczą. Zapraszam na scenę burmistrza miasta Sejny Andrzeja Gregucia oraz dyrektora wydziału, dyrektora Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu, niepodzielony jeszcze. Dyrektora Wydziału Promocji Kultury, Turystyki i Sportu. Jezu, to się ciągle zmienia, dlatego nie wiem. Wojciech Krzywiński! Oficjalny przedstawiciel wojewody suwalskiego. Witam, Wojtku. Miło ci widać znowu po 15 latach. Czy dwaj sympatyczni panowie wręczą? Biegali, myśmy kiedyś biegali po lasach w mundurach harcerskich. Za tą samą dziewczyną. Proszę państwa, a ja już. Czy dwaj sympatyczni panowie wręczą? Rozdadzą. Proszę bardzo. Przepraszam, mów. Nie będę mówił, ja tylko odczytam protokół. Ponadto i przede wszystkim jury przyznaje brązowy sejneński tur w kategorii dziecięcej teatrowi Świetliki z Białegostoku za balladę o Flor i Pierrot. Jeszcze! Ognia! Bawmy się do końca! Do końca! Zapraszamy na scenę. Zapraszamy aktorkę, tak. Chyba idzie cała grupa. Świetlik. Świetliki. Białystok. Dziękujemy serdecznie. Naprawdę jest brązowy. Brązowy sejneński tur w kategorii młodzieżowej otrzymuje teatr Alter Ego z Dresdenka za spektakl Żałobnice. Ognia! Jeszcze ognia! Ognia! Brawo! Brawo! Wycałują się, ja tylko przy mikrofonie stoję. Ja potem się będę z nami całował. Brawa. Srebrny sejneński tur w kategorii dziecięcej otrzymuje teatr Maska z Torunia za spektakl Inspektor Psina. Brawo! Ognia, no co jest? Same maski. Ognia. No tak dzielnie wspieraliście, kiedy grali wam spektakl, a teraz? Jeszcze, niech rośnie! Spadł mu rozwój.
Srebrny sejneński tur w kategorii młodzieżowej. Jury przyznało srebrnego sejneńskiego tura Teatrowi Tańca Sejn za spektakl Pożółkłe fotografie. Tak będzie na zespół. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy jury. Na tym jury profesjonalne 7. Międzynarodowego Festiwalu Teatru Dzieci i Młodzieży Baltic Satellite 98 protokół zakończyło i podpisało podpisy nieczytelne. Na koniec dodam tylko, że uwierzcie nam, nie był to łatwy wybór. Chcieliśmy nagrodzić wszystkich i myślę, że tak się stało, ale wybór był bardzo trudny. Dziękuję ślicznie. Dziękuję serdecznie jury. Dziękuję Wojtku bardzo gorąco. Teczkę. To jest moja teczka. Proszę Państwa, czas na złote sejneńskie tury, które przyznało jury w składzie Teatr od Fanara, który zapraszam na scenę, oraz członków misji Biuro Organizacyjne oraz Press. Zapraszam także na scenę tych, którzy byli członkami i wchodzili w skład jury. Chciałbym, żebyście poznali tych ludzi. Żebyście poznali tych ludzi. Obejrzeli wszystkie spektakle. Słowo honoru, wiem o tym bardzo dobrze, jak ciężko im było, bo tak mało mieli do rozdania, a aż tak wiele. Nie wiem, czy mam tu protokół, sprawdzę pierw. I poproszę przewodniczącego o odczytanie, czy też przewodniczącą, o odczytanie protokołu. Jest. Na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Baltic Satellite 98 jury dziecięce i młodzieżowe w składzie Anna Kądzielewska, Monika Klucznik, Virginia Rekuć, Iwona Jakubowska, Grzegorz Niszczyżewski, Ira Demidiuk, Miła Kalabucha, Kornel Demidiuk, Igor Marczuk i Władysław Kuczyński. Na tajnym posiedzeniu w dniu 12 czerwca 1998 roku ustaliło, co następuje. Nagrodę Złoty Sejneński Tour Grand Prix i nagrodę w wysokości 1000 zł w kategorii teatrów dziecięcych otrzymuje Teatr Maska z Torunia za spektakl. Za spektakl Inspektor Psina w reżyserii Jarosława Cpenara. Grand Prix Baltic Satellite 98. Grand Prix. Grand Prix. Podziękujmy im jeszcze za ten spektakl. Oni płaczą naprawdę. Te lotki to jest taka przenośnia, po prostu grajcie dalej, bo robicie to dobrze.
Za ich łzy i serce, za to, co nam dali i co dziecięce żyli tak dowartościowało. Raz. Jestem szczerze zaskoczony i wzruszony. Dziękuję wam serdecznie. Tym bardziej, że w Toruniu była taka sytuacja, że graliśmy ten spektakl w wojewódzkim przeglądzie finałowym teatralnym i na 7 zespołów, które zostały zakwalifikowane, 6 otrzymało nagrodę, a my nie, jako jedyna grupa teatralna. I to, a tam poziom był duży. Brawa! I z całą pewnością po przyjeździe do Torunia powiemy o tym, co się działo w Sejnach i że jury dziecięce i jury profesjonalne doceniło niesamowity wysiłek dzieci, a tam w Toruniu tego nie potrafią zrobić. Dziękuję. Nagrodę Złoty Sejneński Tour Grand Prix i nagrodę w wysokości 1000 zł w kategorii teatrów młodzieżowych otrzymuje teatr Alter Ego z Dresdenka za spektakl... za spektakl w reżyserii Tomasza Walczaka. Żałobnice! Maski, które wstrząsały, które mówiły o tym, jacy jesteśmy. Każdy z nas mógł zobaczyć w nich siebie. Prosimy o deszcz braw. W tym roku wygrała i zwyciężyła, czy zwyciężył symbol. Dziękuję serdecznie jury młodzieżowo-dziecięcemu. To jeszcze nie koniec. Dziękuję serdecznie za naszą prawę. Dziękuję również gościom, którzy zechcieli wręczyć nagrody. Zostało mi jedynie dopełnić pewnej formalności, która jeszcze nie została dopełniona. Dzisiaj ma imieniny. Urodziny, przepraszam. Rafał Szymański, mister festiwalu Baltic Satellite. Obiecałem, że otrzyma dyplom i ten dyplom otrzymuje. Rafał Szymański. Wszystkiego najlepszego, Rafałku. Starzej się wolniej i popatrz, jak będziesz w takim naszym wieku, będziesz wyglądał. Nie? Lepiej bądź cały czas taki, jaki jesteś. Ognia! No i długo to zapamięta. Maska wzięła mnóstwo nagród, nawet mistera miał od siebie. To się jak stąka po prostu. Dyplom Miss Festiwalu dla dziewczynki z teatru na Poddaszu, Stella Smejda. Jakimś dziwnym mazakiem to napisano, także prawie swego nazwiska to tutaj nie ma. Myśmy je sobie w domu poprawić. Bardzo proszę. Gratuluję. Jest nawet w swojej pięknej koronie. Można ucałować łapkę. Dziękuję mi, Adamo. Proszę Państwa, moment, ja wiem, że tutaj będzie tak zwany wolny mikrofon, tylko w granicach rozsądku oczywiście.
Chciałem powiedzieć parę słów takich od siebie. Bardzo chciałem podziękować wam wszystkim młodym aktorom za naprawdę wiele wspaniałego teatru na scenie. Dziękuję za to, coście tutaj zrobili i za to, co stąd wywieziecie. Ja oficjalnie w tym momencie i tym miejscu uważam 7. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Baltic Satellite za zakończony. Teraz już można płakać i się żegnać. Nie wychodzimy jeszcze, ponieważ mamy niespodziankę, żeby zmiękczyć wam do końca serca. Teatr Ad Fanara chciał coś wam zademonstrować, czegoś was nauczyć, żeby wam było jeszcze gorzej się rozstawać z tym miejscem, z tym festiwalem. Oni są gotowi. To nie miałem śmiać, chłopaki, tak się nie mawialiśmy. Dawaj. Dobrze, ja dziękuję, żegnam się. Do zobaczenia. Za rok. Festiwal nasz już jest skończony. Przeminął mile czas spędzony. Skończone nerwy, łzy, obawy. Wspólne spotkanie i zabawy. Nie ma zwycięzców, zwyciężonych. Zawieźmy przyjaźń w swoje strony. Bo wszystkie teatry to wielka rodzina. Rumunia, Polska, Litwa, Łotwa, Ukraina. Bo wszystkie teatry to wielka rodzina. Rumunia, Polska, Litwa, Łotwa, Ukraina. Bo wszystkie teatry to wielka rodzina. Rumunia, Polska, Litwa, Łotwa, Ukraina. Bo wszystkie teatry to wielka rodzina. Rumunia, Polska, Litwa, Łotwa, Ukraina. O, żegnają się. O, smutno nam jest. O, żegnajmy się. O, smutno nam jest. O, prosiaj się. O, grusna nam wsiem. O, prosiaj się. O, grusna nam wsiem. Say goodbye, and we are very sad. We want to say goodbye, and we are very sad. Bo wszystkie teatry to wielka rodzina. Rumunia, Polska, Litwa, Łotwa, Ukraina. O, żegnamy się. Smutno nam jest. O, prosiajmy się. O, grustno nam się. We want to say goodbye. And we are sad. We want to say goodbye, and we are very sad.